Siemaneczko, pokażę wam już znanego tego glitcha na kasę. Te kopiowanie w arenie to już było. No glitch już wam jest znany, go pokazywał już Peja. Ja tu pokażę metodę łatwą dla Xboxa i pokażę też od razu, jak wycisnąć z tego niebańkę tam 700-800, a prawie 4 miliony. No tak, potrzebujemy arenę, tutaj mechanika od Benego, auto, które będziemy kopiowali, musi mieć nasze tablice iFruitowskie, nasze, nie kogoś znajomego, jego tablice iFruitowskie tu nie wchodzą w grę i nie może mieć auto tych randomowych numerków, to odpada. Tu będziemy na Xboxie potrzebowali na chwilę znajomego, jak widać w okienku, na sesji jednoosobowej i tam sobie odpala nam obojętnie jaką akcję. Najlepiej skok spadochronowy i to jest cała filozofia. Znajomy na Xboxie najlepiej na sesji jednoosobowej odpala nam skok spadochronowy, jest w lobby, tu zostaje na chwilę. My wykonamy swoją czynność, to on może tam opuścić i sobie skakać z killoffem we Fortnite. I teraz tak, w arenie do mechanik od Benego wykupione i tutaj jakiś pojazd, który można ulepszyć. Obojętnie jaki, ale najlepiej szukać najtańszych rozwiązań. No ja tu użyłem akurat tego Primo. U innych tam jest minivan, można darmowego Elegy, ale tą kasę za ulepszenie nam zabierze. Za Elegy zabiera prawie milion, za Primo raptem 300 parę tysięcy. Także no jest różnica, szukajcie jak najtańszych. Nie wiem jak ten minivan, nie zwróciłem tam uwagi. No i tutaj, żeby mieć prawie 4 miliony za kopię, ja używam Deluxo, można Scramjetów, można Vigilante. Jeżeli zwłaszcza na PS4 macie je kupione Frozen Money'em. Teraz tak, tym autem, które można ulepszyć, wsiadamy, strzałeczka w prawo, zostajemy na tym pasku, żeby go ulepszyć, czyli ulepsz Beny, coś tam, i dołączamy do tego znajomego tam na tej sesji jednoosobowej. Klikam dołącz do gry, jak wyskoczy mi ten pierwszy czarny komunikat, ja tu spamuję jak leci, jak napierdalam jak karabinek, bęk, 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 gówne. Wszystko, nawet nie szło zauważyć tego drugiego komunikatu, że sesja pełna, wróć do GTA. Napierdalałem, mówię, jak z karabinku. Wróciłem z powrotem do areny, to teraz tylko wystarczy zamieniać. Czyli do niebieskiego kółka zaznaczamy auto, które tracimy. W moim przypadku, mówię, jest to Deluxo. Zamieniam za to Easy. I zobaczcie, zamienione. Tu pisze Easy Shock, a podświetlone jest Deluxo. Czyli wsiadam teraz do Isika, zmieniam w aucie cokolwiek, czy hamulce, czy pancerz, czy tablice, no wiadomo, no klicz na kasę, szukamy najtańszych rozwiązań, to wystarczy albo zmienić kolor tablic, albo założyć inną swoją tablicę iFruitowską, która jest za zero, no byle cokolwiek zmienić w tym aucie. Hamulce można, ja tu założę, bo to, że to jest kopia, to będzie się różniła, to zakładam te drugie moje tablice Shimix. A oryginał zostaje na tych SC86, które pokazywałem na początku. Teraz zrobię szybko drugą kopię, więcej nie robię, bo tak trzeba, należy sprzedawać. Albo auto co godzinę, max chyba 7 czy 8, nie pamiętam. Albo dwa auta co 2 godziny i też ten sam, max 6, 7 czy tam 8. Nie pamiętam, dawno nie patrzyłem w ten limit sprzedaży, ale tam się nic nie zmieniło. Najważniejsze do tego kopiowania nasze własne iFruitowskie tablice. I tutaj zapiszę sobie szybko drugą kopię. No teraz nadal stoją te dwa Deluxo, ale zmiana stroju. Szybko kreator, z kreatora znowu powrót na sesję, obojętny, zaproszona, nie zaproszona. Już te Deluxo moje zmienią się w te kopie Easy, które można sobie spadać. No wy jak nie macie tych Deluxo z Frozen Money'a, czy tam robione tym bifem, to możecie używać tych darmowych Elegy, no wtedy kopia będzie miała ten 1 700 800, czy tam ile wynosi, już nawet nie pamiętam, no ale ja tu mam. I teraz tak, to tablicę patrzę, Shimix, czyli moja kopia, drugie Shimix, druga kopia, no i trzeci SC86, to jest mój oryginał. Wsiadam do mojej kopii, jadę sprzedać.
tylko dwa auta. Za dwie godziny kolejne dwa, za kolejne dwie godziny kolejne dwa i ja sobie robię przerwę. No też ja tam nie sprzedaję, no ale jeżeli tak będziecie robić, sprzedawać, to będziecie zadowoleni z hajsu, tak jak ten tu facet, który wam się teraz pokazuje. Bang, bang, klika, klika, sprzedaj, sprzedaj, jest cieszynka. 3800 wpadło, to sprzedaję drugie. Za kolejne 3800 i petarda. No to jest łatwa sposób, metoda dla Xboxa. No nie potrzeba tam tytanicznej, znajomy by musiał nam opuszczać. Trzeba byłoby z nim w kontakcie być cały czas. A tak, on na sesji jednoosobowej, skok spadochronowy, my se spamujemy tam wszystko, bang, kopiujemy. No jest bardzo proste. Ja tylko pokazuję jeszcze to, żeby przypomnieć, że można wykorzystać te Deluxe z Frozenów, z innych metod zdobyte, żeby wycisnąć z tych kopii jak najwięcej. Tylko jeszcze pamiętajcie o własne tablice iFruta. Elo.